Cześć, witam i o zdrowie Twoje pytam. Na moim kanale pojawiają się przeróżne tematy i o tym Ty bardzo dobrze wiesz. Z natury psychologicznej, z natury biznesowej, czasami z natury prawnej, a czasami z takiej natury trochę sportowej. Słuchaj, no może ja nie jestem jakimś tam sportowcem, bo w ogóle w dzieciństwie miałem taką awersję do tego, żeby no nie wiem, cokolwiek robić, w sensie jakiegoś ruszania się. Z WF-u zawsze byłem do tego noga totalna po prostu. Jak tylko się dało, to uciekałem z WF-u różnymi zwolnieniami, bajerami. Ale kiedy strzeliła trzydziestka i zobaczyłem, poczytałem, że ogromne przełożenie jest uprawianie jakiegokolwiek sportu, najlepiej takiego aerobowego, i ma to ogromne znaczenie i przełożenie w stosunku do naszej kondycji, naszego zdrowia, również naszego myślenia, to powiedziałem sobie nie, ja za wszelką cenę muszę cokolwiek robić. No i tak jakieś, nie wiem, 8, nie więcej, z 10 lat temu zacząłem truchtać. Słuchajcie, przebiegłem, nie wiem ile to mogło być, chyba ze 200 metrów i byłem zziajany. Ale zauważyłem, że w dzieciństwie jak biegałem, to szybko mnie chwytała kolka. Bardzo szybko. Właśnie po 100, po 200 metrach to od razu mnie bolała kolka. Kuła mnie takie paskudne uczucie i to tym bardziej zniechęcało mnie do, już na pewno nie do, do biegania. A tutaj przebiegłem te 200 metrów, byłem zziajany jak nie wiem co, ale kolki nie miałem. I pomyślałem sobie, skoro mnie kolka nie boli, a jestem tylko zziajany, to pewnie mogę spokojnie to sobie jakoś wytrenować. No i tak co drugi dzień, coraz częściej, no i to się tak fajnie rozbujało, że po prostu zacząłem biegać systematycznie. Przeczytałem też o tym i dużo tego jest w internecie i w różnych czasopismach, że najlepiej co drugi dzień biegać. Wtedy jest czas na regenerację organizmu, nabiera się też dodatkowych sił i można znów ruszać z bieganiem. No i też ta właśnie systematyczność. Co drugi dzień jak biegasz, to mniej więcej wychodzi Ci najmniej dwa razy, ale na, tak gdzieś trzy razy w tygodniu masz taką aktywność. Później było tak, że ja nie biegałem na odległość, ile tam przebiegnę tych kilometrów, bo do tej pory mnie jakoś to specjalnie nie kręci. Natomiast biegnę sobie ze stoperem i patrzę po prostu ile czasu byłem w ruchu. I dla mnie jest to określone w taki sposób, ale każdy będzie określał to sobie indywidualnie, jak mu pasuje, jak to jest według jego organizmu. Według mojego jest tak, że ja, słuchajcie, dobrze się czuję, jak jestem właśnie w takim truchcie, w takim bieganiu 30, te pół godziny do 40 minut, 45 max. Później trochę zaczynam puchnąć. Oczywiście można to jeszcze to rozbujać jeszcze bardziej, ale pojawiają się inne rzeczy, czas na to poświęcony i tak dalej. Więc optymalnie dla mnie najlepiej jest, jak ja biegam pół godziny do 45 minut. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Dlatego, że być może jesteś teraz zasiedziały. Być może jest tak, że czujesz się jakiś taki senny, ospały, oślimaczały, a jednocześnie coś cię tak kręci, że chciałbyś mieć jakieś postanowienie, coś byś chciał zrobić ze sobą, nie? Jeśli oglądasz to wideo moje, nieprofesjonalne, amatorskie, ale się rozwijam, to chcę ci powiedzieć, zacznij. Zacznij właśnie od tego truchtu, od tych 200 metrów, po których może się będziesz czuł fatalnie i stopniowo, stopniowo coraz więcej. Ważne jest systematyczność. Systematyczność. Nawet jak będzie jakiś kapuśniaczek padał z nieba, nawet jak będzie deszcz zacinał, może nie aż tak solidnie, ale po prostu będzie sypadał
Ja zawsze mówię, nie jesteś z cukru, nie rozpłyniesz się. Wchodź w jakąś kamizelkę taką przeciwdeszczową i biegaj, po prostu biegaj. I nie ścigaj się z kimś, nie patrz na to, ile kilometrów przebiegłeś. Po prostu priorytetem jest ta systematyczność i to, żeby być określoną ilość czasu w ruchu. To naprawdę jest ważne. Zobaczysz, jak nie tylko twoje zdrowie się zmieni, poprawi, to takie typowo fizyczne, ale również psychika, twoje myślenie, twoja kreatywność, twoje jakieś pomysły. Ponieważ to jest uzasadnione wszystko, to jest do wytłumaczenia. Więcej tlenu dostarczasz do mózgu. Mózg, słuchajcie, bez tlenu obumiera. Komórki szare nam nie pracują. Spróbuj. Nie będę więcej na ten temat mówił, spróbuj. Ja co roku biegam w takim maratonie, półmaratonie takim. Nie, mniej to jest, nie będę ściemniał, to jest 10 km. Zawsze to przebiegnę, zawsze mam mniej więcej podobny czas, 50 minut. Nie jest taki show, rewelacja, ale starzeję się z roku na rok, a cały czas mam te 50 minut, 51, 52, coś takiego na tą dyszkę, nie? I zawsze zostawiam za sobą, nie wiem, chmarę ludzi, ze 300, 500 czasami osób jest jeszcze za mną, słuchajcie. I to daje mi i zadowolenie, i mobilizację, i taki jakiś sprawdzian, co się działo przez rok czasu ze mną. Czy dam radę przebiec znów te 10 km, nie? Bo to jest pierwsza niedziela października. Zachęcam Cię do tego, żebyś zaczął biegać. Jeśli to nie wychodziło Ci, słuchaj, jak byłeś w szkole podstawowej, w szkole średniej, to może właśnie teraz, jak jesteś w jakimś, nie wiem, środku życia, zacznij biegać. Tyle Ci powiem. Zacznij się po prostu ruszać. To jest naprawdę ważne. I niekoniecznie wciągaj w to jakąś inną osobę, bo ja na przykład, każdy indywidualnie, ja na przykład mam coś takiego, że lubię biegać sam. Ja Ci powiem dlaczego. Dlatego, że jak biegam z kimś, to każdy z nas ma po prostu inne tempo. Każdy z nas inaczej czuje to bieganie. Jeden jest w stanie po prostu polecieć, śmigać bardzo szybko i bardzo daleko. Drugi po prostu będzie sobie truchtał. Woli to wszystko zrobić takim trybem wolnym. Ale też będzie w ruchu i też fajnie. Więc nie zawsze się zgramy, tak, ze sobą. A sam sobie dostosujesz to tempo, jak chcesz. Możesz biegać ze słuchawkami, z muzyką, możesz biegać po lesie i słuchać ptaszków. Ja za chwilę będę w lesie, ja za chwilę będę też biegał i będę bez słuchawek, będę słuchał ptaszków, bo elektroniki mam co niemiara i potrzebuję, słuchajcie, od tego wszystkiego też odpocząć. Nawet radio, nawet muzyka gdzieś jest jednak tym elektronicznym jakimś takim przeszkadzaczem i trzeba się zresetować. Najlepszy reset to jest właśnie, daje mnie przynajmniej las i ten trucht. I szukaj takich rozwiązań dla Ciebie, które dadzą Ci zdrowie fizyczne, psychiczne, umysłowe, zwiększą Twoją kreatywność, spowodują to, że zaczniesz się uśmiechać. W pewnym momencie sam złapiesz się na tym, że kurczę, mnie się do tej pory nie chciało, a teraz mnie się coś zaczyna chcieć, tak? Ja czasami bez powodu zaczynam się uśmiechać do ludzi. Ja zaczynam po prostu czuć zapach w ogóle lasu. Słyszę ptaki, nie? I tak dalej. To wszystko jest właśnie takie nakręcające nas pozytywnie, że jest za dużo tych powodów, żeby można było sobie zrezygnować z biegania. Tyle Ci tylko powiem. Dzięki bardzo.